Katastrofa w Czarnobylu obnaża porażkę komunikacji międzyludzkiej zestawionej z wielką siecią kłamstw utkaną przez tłustego, włochatego pająka z sierpiem i młotem na odwłoku. Wypadek w elektrowni zrobił dziurę w tej potężnej sieci kłamstw i powiązań, dziurę ziejącą, pustą, w którą rzuceni zostali główni bohaterowie popularnego ostatnio serialu Czarnobyl. Obejrzałem ten serial. Dawno nie widziałem tak dobrej produkcji pod względem audiowizualnym. Napięcie dialogi, wyważenie akcentów, na przemian dramat personalny i cały horror związany z tym, jak dziwne i obce dla naszej codzienności jest coś takiego jak promieniowanie. Tak jak w dobrym horrorze, potwór jest niewidzialny dla oka. Ale czy promieniowanie jest tym złym? Temat jest dla mnie tym bliski, że sam jestem rocznik 86. Miałem zaledwie 4 miesiące, gdy wydarzyła się ta historia. Zapraszam Cię na animację, w której analizuję 3 lekcje o komunikacji i zarządzaniu w oparciu o katastrofę w Czarnobylu. Postaram się przedstawić całe zagadnienie, nie spoilując serialu, zresztą wiele do spoilowania też nie ma. Niemal każdy obecnie wie, co mniej więcej w Czarnobylu w dniu 26 kwietnia 1986 roku się wydarzyło. Wybuch pary wewnątrz reaktora, później galopująca reakcja nuklearna, która doprowadziła do drugiej eksplozji niszczącej budynek elektrowni, uwalniając z atmosfery duże ilości promieniowania. O detalach technicznych na pewno więcej dowiesz się ze świetnych polskich kanałów popularno-naukowych. Chciałem, jako specjalista od komunikacji międzyludzkiej, spojrzeć na kilka specyficznych błędów w komunikowaniu się, w obecności kłamstw w organizacjach, zarządzaniu i przywództwie. Ostatecznie na końcu głównym złem nie jest sam atom czy katastrofa, ale organizacja budowana i żywiąca się kłamstwem, propagandą i ludzkimi sumieniami, tworząc nową klasę ludzi, nazywanych nieco pogardliwie Homo Sovieticus. Co zrobić, by takie rzeczy nie przytrafiały się w naszej codzienności? Oto moje 3 lekcje. Pierwsza. Kult sukcesu. To obok punktu drugiego jeden z najgorszych błędów w zarządzaniu, jaki można popełnić. Doskonale widać to w szokującej końcówce pierwszego odcinka, gdzie dyrektor, główny inżynier elektrowni oraz nasz kierownik zmiany Diatlow, mam na niego specjalną nazwę, to człowiek szczur, widać po charakteryzacji od razu, że to parszywy charakter, niemalże skaczą do gardła z wściekłością biednemu, młodemu, acz doświadczonemu inżynierowi, wmawiając mu, wykrzykując mu wręcz, że mu się to śni, że się pomylił, że to niemożliwe, że ma ich za idiotów, że reaktor na pewno nie eksplodował. Tymczasem zarówno on, jak i kierownik zmiany, ten człowiek szczur, widzieli wracających ze zniszczonego budynku reaktora operatorów, którzy mieli paskudną opaleniznę od promieniowania. Obaj, kierownik zmiany, człowiek szczur Diatlow oraz szef operatorów, wiedzieli, co się dzieje. Jednak oboje zajęli 2 różne od siebie pozycje. Jeden stał po stronie prawdy, drugi zaprzeczał i otoczył się 2 warczącymi hydrami, by stłamsić dopuszczenie do myśli o tym, że coś takiego w elektrowni się wydarzyło. Znasz to skądś? Bo ja tak. Kult sukcesu i zamiatanie problemów pod dywan jest obecny w każdej organizacji, gdzie nie liczą się kompetencje, rezultat, gdzie nie ma zorientowania na tak zwanego klienta, tylko optyka jest położona na ego jej członków, gdzie panuje lizusostwo, gdy prominentne postaci są otoczone całym stadem klakierów. Widzisz analogię? Z bardziej oczywistych można wskazać na politykę, która zresztą w samej tragedii czarnobylskiej grała kluczową rolę. W końcu to aparat państwowy był tym wielkim, tłustym pająkiem, którego sieć została naderwana. Podobnie kryzysami zarządza się w takiej potężnej instytucji, jaką jest Kościół katolicki, co wydatnie pokazuje choćby film Nie mów nikomu o mechanizmie ukrywania pedofilii i w cudzysłowie pożerania prawdy przez hierarchów. Te 2 przykłady jednak są bardziej oczywiste. Ja jednak widzę analogię w wielu miejscach pracy, w jakich przyszło mi prowadzić szkolenia sprzedażowe. Kult sukcesu, albo chwalimy, albo obracamy głowę od problemu, bardzo często przybierał formę despotycznego dyrektora, który od wielu miesięcy, a nawet lat, nie był w cudzysłowie w terenie. Ale o bieżącej pracy handlowców wie dosłownie wszystko. Wie też, że to zawsze jest wina biednego, często zdezorientowanego sprzedawcy. W końcu, jak stare porzekadło mówi, dobry handlowiec sprzeda piasek na pustyni i śnieg na biegunie. A skoro coś nie idzie, to jesteś cieniec, a nie handlowiec. I tak, z ambitnej osoby, chętnej do uczenia się, wzrastania, robimy szybko wypaloną osobę, która ma tylko wykonywać polecenia, aż w końcu się sama zwalnia. Serio, spotykałem wielu takich dyrektorów, ego przysłoniło im widok, tabelki w Excelu, klimatyzowane biura, od miesięcy nie spędzili w trasie do klientów nawet dnia. Taki despotyczny szef będzie konsekwentnie wypominał pracowników mi ułomności. To, że się mylą, jak to się nie da zrobić, skoro on robił to przez 20 lat, to oni też muszą. Jak się przed czymś takim bronić? Zastanów się na początku, dlaczego ten kierownik, dyrektor, jest w tym miejscu, w którym jest.
Jeśli wykluczysz wszelkie koneksje rodzinne, to zastanów się przez chwilę. Gdybyś był właścicielem, dlaczego chciałbyś taką toksyczną osobę na tym stanowisku? Może właściciele nie wiedzą do końca, jakie cyrki odgrywają się na niższych szczeblach i są karmieni niczym innym jak kłamstwami. A dopóki wynik i liczby w tabelce się zgadzają, nie ma potrzeby interweniować? Najczęściej zakładam właśnie ten scenariusz. Chociaż widziałem sytuację, gdzie zatrudnienie dyrektora despoty od czarnej roboty było właścicielom na rękę, gdyż przy nim oni jawili się jako aniołowie i święci. Gdy podejrzewasz, że właściciele czy zarząd nie wiedzą, jak przemocowe środowisko buduje dyrektor, spróbuj się do nich udać i zadaj właściwe pytania. Niech zweryfikują sytuację, naprostują te relacje. Możesz powiedzieć, no dobra, ale narazi mnie to na zwolnienie. Jeśli tak, złóż taką informację zarówno osobiście, jak i na piśmie. Prawo na szczęście w wielu takich sytuacjach chroni pracownika. Zawsze będę to powtarzał, że ludzie nie powinni męczyć się i cierpieć w pracy. Nie powinni łykać codziennie trucizny, łudząc się, że będzie lepiej. Jeśli atmosfera w miejscu, w którym pracujesz, to wypieranie prawdy na rzecz jednego wielkiego kultu sukcesu, to albo próbuj to naprawić, albo uciekaj, bo prędzej czy później wielki tłusty pająk udławi się tymi kłamstwami i sam zaplącze się swoją wielką sieć, no ale ty będziesz ofiarą. Drugie najważniejsze spostrzeżenie, tym razem głównie z ostatniego odcinka serialu, to szkolenia są karą, praca jest nagrodą. To bardzo staroświeckie podejście, ale spotykałem się z tym wiele razy. Ludzie wychowani w kulcie pracy mają takie specjalne określenia na siebie. Homo sovieticus, człowiek sowiecki. To obraźliwe określenie idealnie oddaje postawę naszego głównego antagonisty, człowieka szczura diatlowa. Agresja wobec słabszych, oportunizm, oczekiwanie, że ktoś to załatwi, ucieczka od odpowiedzialności, podporządkowanie partii. Widzieliśmy to w ostatnim odcinku serialu, gdy odtwarzano finalne sceny tuż przed i po wybuchu w pokoju kontroli. Tam człowiek szczur grał swoją orkiestrę autorytaryzmu, agresji i zaprzeczenia. Jednak jego kluczowym argumentem była groźba zwolnienia i zrujnowania kariery młodych inżynierów. Ta groźba to gorzej niż im pistolet do głowy przyłożyć. Co jednak dobrze obecnie wiemy, inżynierowie w Czarnobylu, z racji faktu, że był to bardzo odległy region od głównych ośrodków edukacyjnych, cierpią na niedobór specjalistów. Stąd też trafiali tam młodzi, niedoświadczeni, co najgorsze, nieprzeszkoleni pracownicy. Precyzyjnie, nieprzeszkoleni z procedury testu, podczas którego wydarzyła się ta katastrofa. Taki człowiek jak nasz antybohater Diatlow całe życie był uczony, że praca to największa wartość w życiu. Nie ma nic bardziej uszlachetniającego niż praca. I niestety spotykam takie echa homo sovieticusa do teraz, gdy słyszę od skruszonych handlowców na drugi dzień szkolenia. Ten drugi dzień, podczas którego nie ma dyrektora sprzedaży, że to szkolenie to forma kary za słabe wyniki. Masz słabe wyniki? Kara na szkolenie, tam cię nauczą. Nie nauczyli? No to jesteś za cienki. To teraz posłuchaj analogii. Bo to podejście niczym nie różni się od takiej prymitywnej mentalności, że jak facet jest z tego typu delikatniejszych, bardziej zainteresowanych sztuką, takich, którzy dość szybko męczą się przy remontach czy przeprowadzkach, to zaraz słyszą za sobą rubaszny okrzyk, że przydałoby się nowemu pokoleniu wojsko, że poznaliby, co to życie, zaraz by się nauczyli. No bo dla ludzi głoszących takie tezy przemoc fizyczna niejako w cudzysłowie uszlachetnia, że męczarnie sprawiają, że człowiek jest od razu jakiś z lepszej gliny ulepiony, że jak się nacierpiał, no to ma już jakąś wartość. Więc nie ma zasadniczych różnic między podejściem do kultu i gloryfikacji pracy, a kultu gloryfikacji cierpienia i przemocy jako głównych źródeł wartości człowieka. Pracujesz, jesteś wartościowy. Nie pracujesz, jesteś nikim. Za czasów sowieckich ludzi bezrobotnych nazywano pogardliwie bumelantami. Praca była nagrodą, szkolenia zsyłką za karę. Dobrze jednak obecnie wiemy, że nie tylko praca nie uszlachetnia, ale może upodlić i upokorzyć. Co więcej, wszak słynne powiedzenie, czy się stoi, czy się leży, 1500 się należy, nie wzięło się znikąd. Praca dla samego aktu pracy, dla samego wygrzania stołka, odbicia karty to czyn nie tylko bezcelowy, ale degenerujący człowieka, pokazujący mu, że jest taką pracą zniewolony, że ma się stawić do pracy, bo jak nie, to... No właśnie, co? Na szczęście obecnie niektóre nowoczesne firmy nie normują pracownikom restrykcyjnie godzin, dają im swobodę wyboru projektu, nad jakim będą pracowali oraz, co chyba ważniejsze, rozumieją, że praca to nie początek i koniec ich życia. Jeśli znajdziesz się kiedykolwiek w sytuacji, w której masz podwładnych, a obecnie nie macie żadnego projektu ani nic do pracy, nie wymyślaj im zadań na siłę. Jeśli możesz, wyślij ich do domu. W obecnych czasach to nie jest tak, że ludzie nie potrafią kochać swojej pracy, bo jak najbardziej potrafią. Ale jak nie ma co robić, to najlepsze co mogą,
to zadbać o swoje własne potrzeby. Z drugiej strony, jak jesteś w miejscu, które za wszystko gloryfikuje nadgodziny, siedzenie dla samego aktu siedzenia, masz wtedy dwie opcje. Albo będziesz grał jak firma zagra, włączysz przysłowiowy symulator pracy, no, tak w nawiasie uczciwie mówiąc, zadbasz w tym czasie o przeczytanie branżowej książki, dokształcenie się, zrobisz coś produktywnego, ale dla siebie. Albo masz drugą opcję. Znajdź sobie miejsce pracy, w którym nie ma obsesji na punkcie wybijania kosmicznych nadgodzin. Kult pracy jest na szczęście martwy. A szkolenia są podstawą, są potrzebne. Nie powinny być nagrodą za dobre sprawowanie bądź karą za złe sprawowanie. Powinny być wpisane w każde jedno kreatywne miejsce pracy, wymagające rozwoju, ciągłej zmiany. Szkolenia przywiązują pracowników do organizacji. Szkolenia sprawiają, że pracownicy są po prostu znacznie lepsi. Trzecia lekcja. Cząstkowa wiedza przy skomplikowanym procesie. Pracownicy Czarnobyla nie wiedzieli, co się dzieje. Stare podręczniki propagandy mówią jasno, gdy siejemy dezinformację, to łatwiej kontrolować ludzi. No i to fakt. Ludzi może tak, bo można im kłamać prosto w twarz. Ale nie da się dezinformacją kontrolować reakcji jądrowej, która wymknęła się spod jakiejkolwiek kontroli. Jest takie podejście w zarządzaniu, by nie dawać pracownikom, nawet tym realizującym elementy bardzo złożonego procesu, całej kompletnej informacji o procesie, żeby przypadkiem nie nauczyli się wykonywać samodzielnie finalnego produktu. To głupie podejście. Relikt epoki, gdzie know-how, informacja była kluczową wartością. Obecnie dostęp do informacji, nawet tych skomplikowanych i opatentowanych, jest w miarę prosty. Pomysły nie mają już tak wielkiej wartości. O wiele większą ma samo wykonanie. Wykonanie to jest to, co się liczy. A jak pracownik, który nie wie, jak ma wyglądać finalny produkt, ma nie tylko złożyć daną część, ale przede wszystkim zgłosić poprawki i coś usprawnić, jak ma to zrobić? Odwołuję się tutaj do spopularyzowanej idei doskonalenia produkcji, opartej głównie o filozofię Kaizen, czy takie tematy jak szczupłe zarządzanie, lean manufacturing. Ograniczenie wiedzy pracownikom, którzy biorą udział w bardzo złożonym procesie, będzie działało na szkodę dla procesu z prostych trzech powodów. Pierwszy, w wypadku kryzysu osobowego nikt nie potrafi skutecznie zastąpić brakujących osób lub doszkolić wchodzące nowe. Drugi, osoby nie mają pełnego obrazu całego procesu, przez co tracimy te analityczne umysły, które podczas pracy bardzo szybko wyłapują pułapki, wąskie gardła, utrudnienia, miejsca, gdzie robią się opóźnienia lub powstaje ryzyko. Jeśli nie widzimy pełnego obrazu, nie jesteśmy w stanie robić skutecznie analizy. Trzeci, brak pełnego wglądu w obraz sytuacji to również zagrożenie dla bezpieczeństwa, gdyż wypadek na jednym stanowisku pracy może szybko eskalować, bo nikt nie wie, jak zareagować. W serialu to było bardzo widoczne, gdy człowiek szczur Dyatlow, mówiąc do inżynierów, bezpieczeństwo przede wszystkim, to hasło, które wyznaje przez ponad 20 lat. Podparł później swoje zdanie twierdzeniem, ile przez ten czas miałem katastrof reaktorów, i to miałoby jakoby uzasadnić jego decyzję. Odpowiedź jest oczywista, no żadnego, ale to wcale nie była jego zasługa. Jednak przypisał on ją sobie dalej, chowając przed pracownikami cały szereg swoich skrytych wątpliwości, zatajając prawdę, utrzymując pracowników jak posłusznych niewolników wykonujących bezwiednie w trybie nakazowym polecenia. To było moich kilka spostrzeżeń po seansie Czarnobyla. Daj znać, czy trafiłeś na takie szalone miejsca pracy, może bez reaktora, ale z równie wybuchową kadrą zarządzającą. Pamiętaj, żeby dać łapkę w górę, napisać komentarz, subskrybować. To bardzo pomaga propagować dobrą wiedzę. A na tą chwilę dziękuję za Twój czas, no i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.